poprzednim odcinku. Zawsze chciałem to powiedzieć. Nie wiem, co Sega miała we łbach, to znaczy... Wiem. Japończykom się ciągle coś nie podobało i prace musiały być prawie że resetowane. Czyli w skrócie Anetka z Japonii i Marzena ze Stanów robiły sobie korpo wojenki i tam się kłóciły, której odkręciła kiedy klimatyzację, zamiast się wziąć za poważną robotę i w rezultacie przegrali wszyscy. Włącznie ze mną, bo w sumie to mogłem to przedstawić dokładnie w taki sposób, zamiast się produkować przez godzinę miesiąc temu, ale to mi dało nauczkę, ponieważ ten odcinek będzie krótszy i bardziej intensywny od Saturna, dokładnie tak jak życie Dreamcasta i będzie też zakręcony jak logo Dreamcasta i jakbyśmy się tak mieli trzymać szczegółów, to jeszcze powinien trwać 2 dni zamiast 5. No, w każdym razie Saturn to była taka środka, a Dreamcast to prawdziwy syn koleżanki twojej starej i chyba najbardziej uwielbiana konsola w historii. A może nawet nie tyle uwielbiana, co po prostu nie można jej nie lubić, tak jak to działa w Korei Północnej. To znaczy, jeżeli coś macie do Dreamcasta, no to po prostu idziecie do konsolowego więzienia, gdzie przez 10 lat możecie grać tylko w Fortnite'a. I tak, jestem pewien, że w Korei Północnej z dyktaturą wygląda to dokładnie tak samo. A tak bardziej na nasze patriotyczne, polskie, tradycyjne wartości, to Dreamcast to jest taki Robert Kubica, to znaczy panuje wszechobecna opinia, że to była absolutnie wybitna konsola, która nie wykorzystała pełni swojego potencjału, ale nie do końca ze swojej winy. No tylko, że Robert wrócił, a bloga powrót Dreamcasta blogspot.com się raczej nie doczekamy. Chociaż w sumie to Dreamcast to nigdzie raczej nie poszedł, bo to jest konsola z 98 roku, na którą nadal wychodzą gry, nadal ludzie grają po sieci i jeszcze ciągle powstają jakieś koncepty fanów na temat Dreamcasta 2. To ja jestem z 92 roku i mnie już od 10 lat ma każdy w dupie. Ale właśnie coś mi tutaj nie pasuje, coś mi tutaj lekko śmierdzi. Być może foliarze przez cały czas mieli rację, no bo powiedzcie mi tak na chłopski rozum, jak to jest, że Saturnów zeszło jakieś 9 milionów sztuk i Dreamcastów też zeszło 9 milionów sztuk, a z jakiegoś dziwnego powodu każdy ma stosunek do Saturna taki, a do Dreamcasta taki. Właśnie robimy ten film po to, żeby przeprowadzić wnikliwe śledztwo. Macie pod spodem żółte napisy, żeby materiał wypadał bardziej wiarygodnie. Ja wracam do mojej ukochanej 6. generacji konsol i przez tydzień mam przyjemność grać wyłącznie na Dreamcastie. Zapraszam. Ale w sumie to już trochę na nim grałem i właściwie to znacznie dłużej niż planowałem przed nagrywaniem tego odcinka, tak więc sprawa się troszkę wymknęła spod kontroli i jak pewnie widzicie po moich pustych, zimnych oczach, sam też zostałem już członkiem Dreamcastowej sekty i przepisałem na Segę wszystkie moje oszczędności, co przy obecnych cenach tak się złożyło, że wystarczyło na jakieś 9 gier i konsolę, która jest w całkiem dobrym stanie, ale właśnie zapomniałem jej wyczyścić i powinna być jak odbyt Natalii Siwiec-Bielutka, a jest żółta jak Ojciec Święty. Ale też, tak jak o Ojcu Świętym, powinni o niej pisać w podręcznikach i głosić jej wielkość, bo Dreamcast to na przykład była pierwsza konsola z wbudowanym modemem, który do tego wcale nie leżał sobie gdzieś odłogiem, tylko od prawie samego początku wychodziły na nią na przykład strzelanki sieciowe albo MMORPG. To też była pierwsza konsola, na którą tworzenie i konwertowanie gier było takie łatwe, bo przypominam, że programowanie na Saturna było logiczne jak posunięcia rządów pandemii, ale właśnie Sega poszła po rozum do głowy i Dreamcast miał taką samą architekturę jak ich nowe automaty, więc tu było łatwo portować te ich automatowe hity i jeszcze się spiknęli z Microsoftem, że jeżeli ktoś na przykład robił konwersję gry z PC-ta, to mógł do tego użyć specjalnej wersji Windowsa właśnie pod Dreamcasta. Tutaj nawet na obudowie konsoli jest logo Microsoftu, ale nie martwcie się, później zakleję. Poza tym niepodważalny dowód na ewolucję, kolejny już po Pokemonach. Szachmat kreacjoniści, karta pamięci sama ewoluowała w małą konsolkę i niedługo później zgapiło to Sony w Pocket Station, a długo później też troszkę Nintendo w Wii U, ale o tym to sobie jeszcze powiemy później. Do tego sama konsola, malutka, elegancka, z klasą i takim ogólnie bardzo konsolowym wyglądem. Zasilacz ma też wbudowany, przez co jest cholernie ciężka, ale to dobrze, bo co z tego, że na przykład Wii U też jest małe, skoro jak sobie wydrążycie dziurę w zasilaczu od Wii U, to byście mogli ją na luzie wynajmować ze 4 studentom jako pokój. To w sumie jest całkiem niezłym pomysłem. 900 zł plus opłaty, info brief. No i oczywiście przede wszystkim same gry i więcej o bibliotece Dreamcasta powiemy sobie jutro, ale już teraz śmiem twierdzić, że jeżeli chcielibyście zacząć waszą przygodę z retro grami i konsolami i pieniądze nie grają żadnej roli, to mam pokój do... To Dreamcast będzie idealny na start, bo takie Space Channel 5, albo Jet Set Radio, albo Crazy Taxi, albo Soul Calibur to są gry, które się różnią od współczesnych, ale wyglądają wciąż naprawdę nieźle i są właśnie tak w duchu Segi idealne na krótkie sesje, więc tak jak ja, możecie sobie do nich siadać na 20 minut dziennie co jakiś czas i świetnie się bawić i już czuć się takim, wiecie,
profesjonalnymi retrograczami. Dlatego ja już wiem, że ze wszystkich moich starych konsol to właśnie do Dreamcasta będę wracał najczęściej, bo daje mi mnóstwo radości, a przy tym nie muszę się w niego jakoś specjalnie angażować. A jeszcze do tego w tym wszystkim tkwi taki romantyzm, no bo przecież Dreamcast to była ostatnia konsola Sega, która przegrała tylko dlatego, no w sumie to są różne teorie, ale moim zdaniem przede wszystkim z tego powodu, że po prostu jej starym skończył się hajs, tak więc no jakby nie ze swojej winy, ale właśnie korzystając z okazji może na szybko sobie omówmy historię Dreamcasta. W sumie to jeżeli chodzi o samo powstanie konsoli, to ostatecznie Dreamcast wyszedł taki fajny, raczej nie dlatego, że miał takich super ogarniętych starych, tylko mimo tego jakich miał nieogarniętych, bo już na samym początku Sega zrobiła coś, co uwielbia robić dla motywacji każdy wybitny rodzic, czyli kazała dzieciom rywalizować o swoją miłość, bo nad następcą Saturna dłubały dwa osobne zespoły, jeden w Japonii i drugi w Stanach, i oba przygotowywały różne prototypy. Ostatecznie wygrał japoński i to chyba było przede wszystkim dlatego, że Japonia od zawsze była faworytem tatusia, ale też troszkę z tego powodu, że amerykański bazował na technologii graficznej Voodoo firmy 3DFX, a 3DFX akurat weszło na giełdę i o takich współpracach musiało informować publicznie, tak więc poinformowało, a Sega z kolei publicznie nie bardzo chciała informować o technologii stojącej za swoją nową konsolą, tak więc troszkę się zdenerwowali. Jeżeli chcielibyście zasymulować taką reakcję w domowym zaciszu, to polecam Wam serdecznie, jeżeli Wasza żona albo dziewczyna kiedyś zajdzie w ciąży, pamiętajcie o tym, żeby napisać o tym post na Facebooku bez konsultacji z nią 2 minuty po tym, gdy się dowiecie. Powodzenia. Ale niestety na tym analogie ciążowe się kończą, bo Sega zerwała kontrakt, ale to właśnie ona musiała płacić 3DFX-owi alimenty w wysokości, no w sumie podobno kilkunastu milionów dolarów. I ponoć między innymi z tego powodu EA oficjalnie ogłosiło, że nigdy nie wyda żadnej gry na Dreamcasta. I rzeczywiście nigdy żadna FIFA swojej nogi na tej konsoli nie postawiła i niektórzy właśnie upatrują w tym jednej z kilku przyczyn porażki ostatniej konsoli Segi, ale no, czy ja wiem, jakby teraz ukazała się konsola z takim oficjalnym brakiem gier od EA, no to przypuszczam, że wziąłbym ze 4 egzemplarze. I nawet już przez moment się mieli odobrazić, ale postawili Sedze jeden niemożliwy do wykonania warunek, że mają być jedynym ekskluzywnym wydawcą sportówek na Dreamcasta. A że Sega akurat kupiła Visual Concepts, czyli taką firmę, która się akurat pechowo specjalizowała, no właśnie w robieniu lepszych sportówek niż EA, no to nie chcieli od razu wyrzucać do śmietnika i rzeczywiście nie wyrzucili i ostatecznie wyszło to wszystkim oprócz EA na dobre, ponieważ Sega z Visual Concepts powołali do życia taką markę, o której być może słyszeliście, 2K. Tak, NHL 2K albo NBA 2K to na początku były eksy na Dreamcasta i co jeszcze bardziej interesujące, ta druga seria, zanim stała się symulatorem hazardu, polegała na grze w koszykówkę. Uwierzylibyście? Ostatecznie układ graficzny zrobił japoński NEC i nawet troszkę to wyszło na dobre, bo też był bardzo mocny, a przy tym znacznie tańszy w produkcji, a troszkę na złe, no bo mocne, dobre i tanie to mogą być mocne, dobre i tanie wina, a nie układy graficzne, tak więc w tym przypadku okazało się, że technologia produkcji jest spieprzona i na początku mnóstwo układów wychodziło z fabryk wadliwych, no i Sega po prostu nie wyrabiała z produkcją konsol. Ale ostatecznie Dreamcast pojawił się w japońskich sklepach jeszcze w 98 roku, czyli półtora roku przed premierą PlayStation 2 i powiem Wam, że mimo tego to graficznie wcale moim zdaniem nie był jakiś jednoznacznie gorszy od konsoli Sony. Oglądałem całkiem sporo porównań gier, które ukazały się i na Dreamcastie, i na PlayStation 2, i nawet na jeszcze nowszym GameCube, i prawda, to nie jest do końca fair, bo większość z nich to były produkcje samej Segi, które zostały przekonwertowane już po śmierci Dreamcasta na inne sprzęty, ale fakt faktem, każda z nich w wersji oryginalnej na Dreamcastie wygląda lepiej. Tak naprawdę to Dreamcast miał lepsze tekstury niż PlayStation 2, lepsze wygładzanie krawędzi i też faktyczna rozdzielczość gier była zwykle wyższa. PlayStation z kolei lepiej umiało w duże światy, w dużo obiektów na ekranie naraz i w jakieś tam efekty w stylu wybuchy, dziwki, lasery, no ale to się moim zdaniem równoważy mniej więcej. PS2 pod paroma względami zjadało Dreamcasta, no ale co z tego, skoro było trudniejsze w programowaniu i miało kilka jakichś dziwnych ograniczeń, przez które jego faktycznej, prawdziwej mocy właściwie się nie dało wykorzystać, a nawet jakby się dało, to byłoby to no zupełnie bez sensu. To jest mniej więcej tak, jakbyście mieli pomalować pokój i PS2 to jakbyście mieli farbę i 48 pędzli, a Dreamcast jakbyście mieli farbę i 10 pędzli. No PS2 ma więcej, tylko że jakby co z tego? Tak więc premiera w 98 jakoś wielce mocy Dreamcasta nie zaszkodziła, ale i tak moim zdaniem to była jedyna rzecz, którą Sega jednoznacznie przy tej konsoli spierdzieliła, ponieważ wytłumaczcie mi, dlaczego, skoro w Japonii każdy jeszcze kochał w 98 Saturna i Saturn się sprzedawał nieźle, a w Stanach dawno wąchał kwiatki od spodu, to z jakiego powodu Sega najpierw wypuściła Dreamcasta w Japonii, a dopiero rok później w Stanach?
to już mogli go chociaż wypuścić i tutaj razem. Patrzcie, jak potrafię wszystkich pogodzić, no. Razem na przykład w połowie 99 roku. O, i wtedy być może Dreamcast mógłby też mieć napęd DVD, na który Sega się nie zdecydowała, bo w 98 takie napędy były jeszcze zbyt drogie, a jego brak bardzo Dreamcastowi w tej generacji zaszkodził. No, ale i tak w Stanach zaplanowali to całkiem nieźle, bo mieli zapamiętywalną datę premiery, czyli 9.9.99. Piękną nazwę Dreamcast wybraną ponoć spośród 5000 propozycji, co może brzmieć banalnie, no ale jakby Sega się wtedy zdecydowała na gnojownik 1500, to znając tę firmę, też by mnie to specjalnie nie zdziwiło. Kampania reklamowa. No, reklamy to akurat troszkę sugerowały, że konsola nas podsłuchuje i prawdopodobnie chce nas zabić, ale bliżej premiery były już znacznie fajniejsze i Dreamcast dostał na start zdecydowanie najlepszy zestaw gier, jaki miała jakakolwiek konsola do tej pory. Nauczeni Saturnem zadbali o Sonika, był Soul Calibur, czyli bijatyka 10x10, były sportówki, były wyścigi, były strzelanki, no generalnie dla każdego coś... chociaż w miarę, w miarę. I start się udał, bo ten 9 września, jak się później Sega chwaliła, okazał się najbardziej dochodowym dniem dla jednego produktu w historii całej branży rozrywkowej USA. Co nawet trafiło do Księgi Rekordów Guinnessa, no a komu mógłbym wierzyć w poważnych kwestiach finansowych, jeżeli nie książce producenta piwa? Inna sprawa, że to troszkę tak jakbym ja się chwalił, że sumaryczny czas oglądania wszystkich odcinków Retro Tygodnia jest lepszy niż najpopularniejszych TikToków na świecie. No być może i nawet to jest... Nie no, może i tak, nie, smutno mi się zrobiło. W każdym razie Retro Tydzień trwa 15 godzin, a TikTok trwa 15 sekund. I tak samo łatwiej jest pobić rekord sprzedaży konsolą za $200 niż filmem, na który bilet do kina kosztuje 10. A, ale swoją drogą $200, czyli cena Dreamcasta, bardzo dobra. W każdym razie na początku Dreamcast rzeczywiście był hitem, szczególnie, że gniótł graficznie PSX-a i Nintendo 64. I nawet na forach dyskusyjnych ludzie wspominają, że to był ostatni taki wielki skok graficzny, jaki oni pamiętają w swoim życiu. Ale nie znają tego życia, bo nigdy nie mieszkali w Polsce i nie przechodzili z Pegasusa bezpośrednio na PlayStation. A za to, że Dreamcast, jakby to powiedzieć tak delikatnie, zdechł, to moim zdaniem możecie podziękować po pierwsze poprzednim konsolom Segi, a po drugie Sony. W Sony cały czas gadali, że PlayStation 2 będzie mocniejsze niż superkomputery, że warto czekać, że zaoferuje zupełnie nową jakość. Zawyżali specyfikacje, niektórzy mówili, że w ogóle Saddam Hussein o nim marzy do obsługi swoich rakiet nuklearnych. No a wiecie, ludzie kochający pierwsze PlayStation i Saddama Husseina im wierzyli. I chyba żaden produkt elektroniczny w historii nie był tak wyczekiwany jak PlayStation 2. I nawet jak sobie przeglądałem starą prasę, to tam było dużo artykułów w takim tonie, że no, wprawdzie jakimś cudem pierwsze gry na PS2 są brzydsze od tych Dreamcastowych, ale za rok to zobaczycie, że Dreamcast to już będzie jak Pegasus. Narracja sugerowała, że PS2 to jest jakiś wielki technologiczny cud, co nie do końca było prawdą i ludzie kupowali PS2 dla płyt DVD, co akurat było prawdą. No, tak więc w dużym skrócie Sega musiała grać bardzo agresywnie ceną i sprzedawała Dreamcasta z pokaźną stratą, a jako, że już w poprzedniej kolejce, to znaczy generacji, Saturn wszystkim stawiał konkurentom, to kasa zaczęła im się powoli kończyć i chcieli zarabiać na grach, ale żeby na przykład takie Shenmue stało się rentowne, to każdy posiadacz Dreamcasta musiałby je kupić 3 razy. No a wiadomo, że best I can do, chociaż bardzo chcę pomóc, to 2 kopie, w tym 1 pirat ze stadionu. Potrzebowali więcej konsol, żeby zarabiać na grach, ale jak na każdej konsoli tracili z $50, no to źródełko zaczęło im wysychać i w pewnym momencie mieli wybór, że albo całkowicie zbankrutują, albo się wycofają z rynku sprzętu. No i jak się pewnie domyślacie, wybrali tę drugą opcję i wycofali się w 2001 roku, jeszcze przed premierami GameCube'a i Xboxa i nawet chyba przygotowali jakieś gry na start i jednej i drugiej konsoli. I oczywiście na początku najwięksi fani Segi nie byli tym faktem zachwyceni, no ale biznesowo to zostało uznane za znakomite posunięcie i akcje firmy od razu wzrosły. No ale z drugiej strony, czy to naprawdę było takie wybitne posunięcie, no jakby jakiś piłkarz uzależniony od hazardu przestał grać w kasynie, to też by było biznesowo doskonałe posunięcie. No ale sami widzicie, no Dreamcast może i by nie wygrał generacji, ale na pewno nie umarł za siebie, tylko za grzech pierworodny, czyli za Saturna i jeszcze wcześniej za nieudane przystawki do Mega Drive'a. Sega zawsze była odważna i oni chętnie próbowali wszelkich nowych pomysłów. Ich narady jakieś zarządu musiały być znakomitą rozrywką. Ty, a może... przystawka do CD do naszej starej konsoli. Dobra, spróbujmy, zobaczymy jak wyjdzie. Ty, a może wbudujemy modem w Dreamcasta? Dobra, spróbujmy, zobaczymy jak wyjdzie. Ty, a może platformówka o romantycznym związku kobiety z jeżem? Możemy pokazać jak się dobierają do siebie. Ty chory p***bie.
Dobra, spróbujmy, zobaczymy jak wyjdzie. No i właśnie dzięki Sedze mieliśmy mnóstwo innowacji, ale to ryzyko nie zawsze wychodziło im na dobre, a w późniejszym okresie to raczej częściej wychodziło im na niedobre i Dreamcast za to zapłacił. Dobra, zagrajmy. A, nie powiedziałem wam w sumie o jednej bazie Dreamcasta. Otóż ostatnio u mnie w budynku jest remont, że tam całymi dniami wiercą, jeżdżą i tak dalej. Nawet teraz, kurczę, słychać, ale właśnie jak włączam Dreamcasta, to robotnicy przychodzą do mnie powiedzieć mi, że u mnie jest za głośno. Naprawdę ta konsola działa tak, jakby w każdej chwili mogła wybuchnąć. A, jeszcze druga drobniutka wada. Jeżeli nie trzymam tego pada do góry nogami, a wydaje mi się, że nie, to może ktoś z łaski swojej wytłumaczy mi, dlaczego kurwa ten przewód wychodzi dołem. To byłaby zajebista opcja, gdybym siedział na przykład tyłem do telewizora. Dobra, dzisiaj tytuły startowe i nie wiem jak wy, ale ja zawsze, kiedy mówię Dreamcast, myślę tylko o jednej grze. I mam tutaj oczywiście na myśli Ready to Rumble Boxing. Nie, ale akurat serio, pamiętam tę grę z dzieciństwa, bo miałem demo na pierwszym PlayStation i bardzo mi się podobało, ale właśnie później w jakimś sklepie zobaczyłem stoisko z tą grą w wersji na Dreamcasta, no i to moje demo jakby przestało mi się podobać, bo to może nie była wybitna produkcja, ale kupiłem ją teraz, bo po pierwsze kosztowała 40 zł, a po drugie świetnie pokazuje, jak ogromna była różnica w możliwościach graficznych pomiędzy wtedy jeszcze aktualną generacją, czyli PSX-em i wcale nie takim starym Nintendo 64, a Dreamcastem. Tak więc no teraz się cieszymy, że po płatnej aktualizacji mamy 3 pikselki więcej w Ghost of Tsushima, a tam różnica była kiedyś naprawdę ogromna. Sprawdźmy! A co to jest w ogóle za gra? Otóż jednemu kolesiowi kiedyś niechcący się powiedziało Let's Get Ready to Rumble i od tamtej pory z tego żyje i to opatentował i na podstawie tego właśnie, proszę bardzo, zrobili całą grę. I też bardzo bym tak chciał, no ale chyba już dobre powiedzonka wszystkie, tak jak wszystkie dobre adresy mailowe są już zajęte. Ale trzeba przyznać, że starają się wykorzystać licencję na 100%, bo mam tę grę włączoną od 1,5 minuty, a Let's Get Ready to Rumble słyszałem już 340 razy. Ciekawe, czy ja w ogóle mogę to legalnie mówić, w sensie Let's Get Ready to Rumble. Nie. Nie róbcie tego w domu. Dobra, ja chciałem, żeby w trosce o to słynne Diversity na moim kanale. W tym odcinku Retro Tygodnia zagrał mnie Will Smith, ale niestety nie miałem kasy, tak więc przynajmniej wybiorę sobie tego zawodnika, żeby było tak bardziej, wiecie, światowo. Wiecie co, chyba mi nie wyszło z tą nowoczesnością, bo czarnoskóry mężczyzna bije kobietę. Kobieta bije czarnoskórego mężczyznę, więc jednak wszystko jest w porządku. Swoją drogą, ten ekranik wbudowany w kartę pamięci w tej grze akurat pokazuje wam na górze pasek zdrowia i na dole pasek kondycji. I no tutaj to akurat, szczerze mówiąc, jest tak średnio przydatne, ale na przykład w jakichś sportówkach mogliście często ustawiać sobie taktykę albo, nie wiem, celować w rzutach karnych tak, żeby wasz przeciwnik nie widział, jeżeli na przykład graliście na dwie osoby. Ogólnie no zajebiste takie właśnie Wii U kilkanaście lat wcześniej. To wracam do przegrywania teraz. Ogólnie niestety jestem w to strasznie słaby, ale zawsze miałem ogromną słabość do gier o boksowaniu i do śmieszków ze stereotypów, tak więc podoba mi się bardzo. Ale dobra, no boks boksem, zawsze przyjemnie jest pobić tłustego Azjatę, ale choć trudno w to uwierzyć, mam tutaj coś jeszcze lepszego, czyli Soul Calibur, grę, która pokazywała prawdziwą moc Dreamcasta już w dniu premiery i mimo, że wyszła w dniu premiery, to ludzie dla tej gry kupowali Dreamcasta latami, bo to jest gra, na którą czekali absolutnie wszyscy i gra, która na Metacritic ma średnią ocen 98%. To ja nie mam kurwa tyle saturacji krwi. Soul Calibur to jest konwersja z automatu, który bazował na płycie głównej pierwszego PlayStation i, ale go zmasakrowałem, był lepszy od pierwszego PlayStation, miał tam więcej RAMu i nie tylko, no ale jakby jego sercem właśnie był PSX, ale ta gra była zbyt zaawansowana, żeby wyszła na faktyczne PlayStation, więc zrobili ją na Dreamcasta. I mówię o tym dlatego, że jest taki termin, kiedyś bardzo popularny, Arcade Perfect. I chodzi o to, że jeżeli gra w wersji na konsolę domową wyglądała tak samo dobrze jak na automatach, to twórcy się tym zawsze chwalili, tak samo jak teraz się podniecają, jak jest 4K i 60 klatek na sekundę. I Soul Calibur to była pierwsza, a przynajmniej jedna z pierwszych gier, które na konsoli wyglądały nie tylko tak dobrze jak na automacie, ale lepiej niż na automacie. I żeby było śmieszniej, to te wersje robili tylko przez 7 miesięcy, teraz właśnie walczy z prawdziwą formą Billa Gatesa. Chyba pierwszy raz, bo odblokowałem go niedawno. Ale to też pokazuje, jaki Dreamcast był prosty i wygodny w programowaniu, skoro w 7 miesięcy tak przerobili tę grę i zrobili z niej, no, ówcześnie chyba najładniejszą grę tak w ogóle na jakąkolwiek platformę. Ja już ogólnie w to troszkę grałem wcześniej, jak widać, bo momentami nawet zdaję sobie sprawę z tego, co chcę zrobić.
I powiem wam, że widzę, iż ta gra te 22 lata temu naprawdę zasługiwała na same dychy, bo i grafika nie wygląda tak źle, jakby mechanika się jakoś specjalnie nie zestarzała, no podoba mi się. Jeżeli macie gdzie, to sprawdźcie sobie koniecznie, szczególnie, że przejście całej gry jakby arcade jedną postacią i zobaczenie napisów końcowych to jest jakieś 6-7 minut i wiecie, cyk, kolejna gra do kolekcji jako skończona. No ja tak samo robię z książkami, że czytam sobie różne wersje abecadła, a później na koniec roku rzucam na fejsa, że 60 książek przeczytanych, a jeżeli ty jesteś statystycznym Polakiem i nie czytasz książek, to nie idę z tobą do łóżka. I na koniec dzisiaj Sonic, czyli najlepiej sprzedająca się gra w całej historii Dreamcasta. Grubo ponad 2 miliony egzemplarzy. Myślałem, że wyjdzie stamtąd Tadeusz Norek. Jeżeli mam być szczery, to tutaj też rozumiem, że kiedyś to było coś, ale wydaje mi się, że teraz to jest coś, no, coś mocno średniego właśnie. To znaczy, kamera jest mega dziwna, konstrukcja świata jest mega dziwna i taka trochę mało praktyczna. Dialogi, fabuła i voice acting są, a to jest gra o Soniku, tak więc matematykę pozostawiam wam. Jak czytałem recenzję z 99 roku, to podobno te efekty kiedyś robiły niesamowite wrażenie i to była w ogóle najpiękniejsza gra platformowa na jakąkolwiek platformę, nomen omen. Ale z drugiej strony to też wiele osób mówiło, że poczucie pędu niesamowite i w ogóle, ale że to jest gra dobra, pomimo swoich wielu wad, a nie, że po prostu jakaś taka idealna i wspaniała, jak na przykład wcześniej Mario 64 albo później Mario Galaxy. A w moim przypadku to jest coś takiego, że ja bym bardzo chciał, żeby to mi się podobało, ale nie bardzo mi się podoba. Ale szanuję jakby coś. I tym optymistycznym akcentem do zobaczenia jutro. Odebrałem nową gierkę dzisiaj rano. Chuchu Rocket to jest zabawa w kotka i myszkę, tylko twórcy jeszcze dla uatrakcyjnienia formuły dodali do tego rakiety. To jest gra logiczna ogólnie od samego Sonic Teamu. Świetnie oceniana, a ja ją kupiłem dlatego, że to był pierwszy tytuł z trybem sieciowym na Dreamcastie i nie tylko mogliście grać po sieci ze znajomymi, ale też wrzucać do neta wasze własne poziomy. Tylko teraz to już troszkę za późno chyba. I w Europie Sega rozdawała to za darmo abonentom swojej usługi SegaNet, tylko jako, że to były inne czasy i wiecie, Game Pass to jeszcze był taki troszkę na korbkę, to za darmo to znaczy, że po prostu wysyłali to ludziom pocztą w pudełku. I a propos, to też dzisiaj rano czytałem właśnie, że najstarsze znane prymitywne narzędzia człowieka pochodzą sprzed 3 390 000 lat i odkryto je w pobliżu osady Dikika w Etiopii. Ale właśnie muszę was z przykrością zawiadomić, że te prawie 3,5 miliona lat nic sedze nie dało, bo nie istnieje nic bardziej prymitywnego niż pudełka do gier na Dreamcasta. Narzekałem na opakowania gier od Saturna w poprzednim odcinku, ale one przynajmniej może i nie chroniły gier, ale chroniły same siebie. A tutaj to jest jakaś kpina. Mam 9 pudełkowych gier na Dreamcasta i jedna nie ma, proszę bardzo, wyłamanego zawiasu. O, plastik się podobno rozkłada 500 lat. Aha, jasne. Wczoraj jak otwierałem Sonika, to najpierw mi wypadł zawias, się ułamał, a później dysk. I musiałem jechać do szpitala. Zamówiłem też w ogóle jedną całkowicie nową grę, to znaczy w folii, bo chciałem sprawdzić, czy od nowości te pudełka są aż takie wrażliwe, ale niestety po raz pierwszy w życiu muszę stwierdzić i z przykrością zawiadomić, że nie doszła. Może ktoś z was by chciał wzbogacić swoją kolekcję o Sonic Adventure? Stan kolekcjonerski. Ale właśnie, kurczę, bardzo szkoda z tą kruchością, bo jeżeli chodzi o samą stylówę tych pudełek i ogólnie branding Dreamcasta, to moim zdaniem jest przepiękny, taki z klasą, że idealnie pasuje do Segi, która właśnie seksownym głosem szepcze "It's thinking", a nie drze japę "Sego!", tak jak to robili wcześniej. Amerykanie mieli inne pudełka, Japończycy mieli jeszcze inne pudełka i oczywiście i jedne i drugie były znacznie bardziej solidne niż te nasze, ale wszystkie moim zdaniem były na swój sposób bardzo ładne, tak samo jak ładne było samo logo Dreamcasta i właśnie kolejną różnicą regionalną były różne kolory tych makaroników, a swoją drogą to teraz troszkę podobne logo ma Ubisoft, ale u nich to wygląda jak kupa widziana z lotu ptaka. Ale dobra, bo wiadomo, że to pudełka są najważniejsze, bo to nimi się można później chwalić, ale dzisiaj chciałem pogadać przede wszystkim o najlepszych grach na Dreamcasta. A jest o czym, bo oczywiście w porównaniu z PS2 albo nawet GameCube'em, no to biblioteka Dreamcasta jest uboższa, ale jeżeli odejmiemy od tych innych konsol gry Segi, weźmiemy pod uwagę tylko maksymalnie 3 lata ich życia, podzielimy to przez 48.
No dobra, to akurat powinno być na Wikipedii pod hasłem naciąganie pod tezę, ale chodzi mi o to, że jak na swój krótki żywot i mało spektakularną sprzedaż, to Dreamcast doczekał się zaskakująco wielu świetnych gier. Sega była w formie, bo z jednej strony pozostawała Segą, czyli stawiała na krótkie, intensywne gry rodem z automatów, a z drugiej też reagowała na to, co robią Sony i Nintendo, żeby mieć u siebie też jakieś odpowiedniki ich przebojów. Nintendo miało Smash Bros. To na Dreamcasta wyszedł podobny charakterem Power Stone. RPG się robiły popularne, tak więc dostaliśmy Grandię i Skies of Arcadia. Średnie ocen 90 i 93 na Metacritic. Proszę bardzo. Nie mieli EA Sports, ale ich własny tenis albo futbol amerykański były lepsze niż cokolwiek, co EA oferowało. Sony miało Gran Turismo, to Sega zrobiła Sega GT. Albo Gran Turismo. Ale o tym pogadamy później. A teraz zapraszam Was serdecznie na błyskawiczny przegląd wybitnych gier na Dreamcasta. Z wyjątkiem tych, o których mówiłem wcześniej, ale tematyczny, autorski, to znaczy przejrzałem ze 20 innych list i zrobiłem własną. I zaczynamy od wielkiej trójki gier muzycznych. Res, czyli ambitne, psychodeliczne połączenie gry muzycznej i strzelanki na szynach, dostarczające niesamowitych doznań zarówno wizualnych, jak i dźwiękowych. Samba de Amigo, małpa gra na maracasach. Też fajne, tylko teraz w zestawie z tymi marakasami kosztuje z 1000 zł, ale mnie ostatnio szwagier kupił wersję na Wii za dychę. Dziękuję bardzo. Space Channel 5. Reporterka Ulala relacjonuje inwazję obcych i walczy z nimi za pomocą tańca. Zostaje brutalnie zamordowana po 2 sekundach. Kupiłem to nawet, ale sprzedawca do mnie zadzwonił, że jemu dali do podpisania, on nie wiedział co. No generalnie tak wyszło, że on tę grę sprzedał, ale on tej gry nie ma i mi zwrócił pieniądze. Szkoda, bo bardzo chciałem zagrać. Co prawda mógłbym to kupić za 4,34 na Steamie na kompa, ale no nie byłoby klimatu. Najlepsze gry z funkcjami online. Quake 3 Arena, który obsługiwał myszkę i klawiaturę. Swoją drogą to był też działający prototyp Half-Life'a, ale Dreamcast na swoje nieszczęście wcześniej zdechł. Wspomniane Phantasy Star Online, czyli MMO, pełną gębą i rzecz wcześniej i w sumie też dosyć długo później niespotykana na konsolach. Miało też tryb Phantasy Star Offline, ale ponoć nudny, tak więc nie kupowałem, ale podobno ludzie nadal grają na prywatnych serwerach. Konwersje z pierwszego playa. Soul River, lepszy nawet od wersji na PC-ta, a ta na PSX-a wypadała korzystniej wyłącznie dlatego, że Rosjanie ją przetłumaczyli na polski i sprzedawali to na stadionie i miałem tę wersję i była zajebiście śmieszna. Kain jest nieśmiertelny. I Tony Hawk 2, którego akurat mam nawet demko. Jeżeli oglądacie mój kanał, teraz i tak ogólnie, no to pewnie wiecie, że od zawsze mam ogromną słabość do Tony'ego Hawka. No homo. I ostatnio nawet ciągle gram w remastery, wcześniej w wersji na PS4, a teraz na Nintendo Switchu sobie biję kolejne rekordy. Ale w 2, tak jak byłem dzieckiem, to najwięcej przegrałem w demko, tylko że w wersji na pierwsze PlayStation. I mogę wam powiedzieć, że grafika na pierwszym playu w porównaniu do tego, co teraz widzę, to było takie typowe, jedne kawusie i będzie git. Inna sprawa, że moja gra w tym momencie to też jest jedna kawusie i będzie git, bo jednak w tych remasterach sporo takich małych zmian ułatwiających życie się pojawiło i w sumie dopiero teraz widać, co to jest i co to daje. Och, cholera. A skoro już siedzimy tutaj i zaczęliśmy takie przygody ze sportami ekstremalnymi, to może sprawdźmy sobie jeszcze Crazy Taxi, czyli grę, która mnie zawsze kojarzyła się z Dreamcastem zdecydowanie najbardziej, bo marzyłem o niej dosłownie przez całe moje dzieciństwo i dopiero kilka lat po premierze oryginału pamiętam, że wersję na kompa dodawali do któregoś numeru CD Action i też siedziałem, grałem jak głupi chyba latami i na pewno nie jedną jedynkę ze sprawdzianu przez nią dostałem. Tak więc naturalnie to była też pierwsza gra, którą teraz zakupiłem po zakupie samego Dreamcasta i pierwsza gra, którą później odpaliłem na tym Dreamcastie i byłem zachwycony tym, jak ona nadal ładnie wygląda, tylko że żeby ona tak ładnie wyglądała, to musiałem a. sprowadzić sobie od Niemca konwerter obrazu z Dreamcasta bezpośrednio na HDMI i wiem, że są takie uniwersalne, że się tam cincze podłącza, ale one gówno dają i się obraz po tym nadaje co najwyżej do kurcze reklam etopiryny i b. sparować to z M-Classiciem, czyli takim upscalerem, o którym kiedyś robiłem w ogóle osobny film, który wygładza ten obraz gdzie trzeba, wyostrza gdzie trzeba i generalnie robi grze taki invisible make-up. Zakopałem się w betonie. Jak w życiu. Nie, na takim Switchu na przykład to M-Classic trochę daje, ale tutaj to jest jakiś kosmos. Naprawdę te gry dostają zupełnie nowe życie. No, w każdym razie Crazy Taxi, czyli symulator najbardziej pasjonującego zawodu świata. Szkoda, że już teraz nie robią nowych części, bo mogli zrobić jakąś taką z wysiadaniem z auta i wydalaniem kijami kierowców Ubera. To byłby taki bardzo na pewno fajny konkurent GTA. W każdym razie świetna arcade'owa zabawa i wyjątkowo pasująca klimatem muzyka, której niestety nie mogę wam puścić, bo spadnę z YouTube'owego rowerka. Ale właśnie, Crazy Taxi bardzo fajnie pokazuje, że fizyczne nośniki mają swoją wartość, w moim przypadku to było kurczę ze 150 zł i że czasami mimo gorszej grafiki na przykład, oryginalna wersja gry i tak jest najlepsza, bo na przykład ma też super wersję na telefony, ale z inną muzyką, bo im tam chyba licencje wygasły. I tak samo jak tutaj, wozicie ludzi do Pizza Hut albo Levi'sa albo kościoła,
to na telefonach już takie generyczne, growe miejscówki bez nazwy i bez żadnej licencji. Crazy Taxi było luzackie i punkrockowe, ale nie lękajcie się, ponieważ dla ludzi z kijem w dupie też coś mam, bo Dreamcast miał ogólnie dużo takich legendarnych samochodówek i jedną z nich zdecydowanie było F355 Challenge. Yo Suzuki, czyli jedna z najbardziej znanych postaci w całej firmie Sega, postanowił stworzyć najbardziej realistyczny na świecie symulator samochodu. Tak, jednego samochodu, tak więc ścigacie się Ferrari 355 z innymi Ferrari 355, tak jak w Polsce często robi się samochodami marki Volkswagen Golf. Jeszcze ciekawszy jest Metropolis Street Racer, czyli protoplasta serii Project Gotham Racing. Mnóstwo zawartości, super grafika, licencjonowane auta i to chyba była pierwsza gra, w której punkty dostawaliście za efektowną jazdę, tak jak później na przykład w Burnoutach. Jet Set Radio, czyli też jazda, ale na rolkach i malowanie graffiti, czyli no symulator chuligana. I to chyba była pierwsza tak popularna gra z cel shadingową grafiką. I to jest chyba ten moment, w którym powinienem powiedzieć, że właśnie dzięki tej niesamowitej stylistyce gra wciąż wygląda znakomicie i nie zestarzała się ani o dzień. Tylko że moim zdaniem wcale nie wygląda. No może na emulatorze teraz taka jakoś pusta mi się wydaje, ale no klimacik jest. To teraz kącik Capcomu. Marvel vs. Capcom 1 i 2, czyli rewelacyjne bijatyki, w które zawsze chciałem pograć, bo miały świetne oceny, ale teraz mają też niestety absurdalne ceny. No ale może to kiedyś w końcu zrobię, bo uwielbiam w ogóle komiksy Marvela i dzisiaj też przyszedł mi nowy Spider-Man. To sobie będę później czytał po nagrywaniu. Resident Evil Code Veronica, czyli pierwszy Resident bez statycznej kamery i ogólnie taki nowocześniejszy. Na początku był w ogóle ekstra na Dreamcasta, no ale wiecie jak to jest z Capcomem i Residentem. Oni zawsze na początku obiecują wierność, a później się puszczają na lewo i prawo. Przecież też Revelations miało być tylko na 3DS-a, czwórka miała być tylko na GameCube'a. Dajcie spokój. Power Stone 1 i 2, czyli wspomniana szalona bijatyka w trójwymiarowej przestrzeni. I dobrymi bijatykami były jeszcze Fighting Vipers 2, Virtua Fighter 3, Team Battle i Dead or Alive 2, ale o tej ostatniej to pogadamy sobie później, a o tych dwóch poprzednich w ogóle. I ostatnia trójka, Ikaruga, czyli strzelanka z widokiem z góry z bardzo fajną mechaniką. I z tego co pamiętam, to ona chyba też miała taki tryb stawiania telewizora na boku, żeby były lepsze, bardziej pasujące proporcje ekranu. Seaman, czyli symulator hodowania rybki z głową człowieka, do której gadaliście za pomocą dołączonego w zestawie mikrofonu. Twórca tego pomysłu musiał być niesłychanie kreatywnym człowiekiem, ale jednak asekuracyjnie zamknąłbym go w więzieniu. Seaman przede wszystkim w Japonii był popularny i nawet powstał zestaw z konsolą, który teraz jest wart fortunę, a wtedy ludzie chętnie dawali sobie na święta i asekuracyjnie zamknąłbym tych ludzi w więzieniu. No i wreszcie Shenmue, czyli ówcześnie najdroższa gra w historii, która pochłonęła jakoś między 50 a 70 milionów dolarów i wtedy za tyle kasy, jak widzicie, zrobili symulator całego życia, a teraz to jest 1/4 budżetu marketingowego nowego Call of Duty, który jest symulatorem starego Call of Duty. No ale właśnie, bo Shenmue było też najambitniejszą grą w historii, wtedy określaną właśnie mianem symulatora życia. Czyli o 7 pobudka, dzieci do szkoły, później do roboty do Janusza, a później sklep, serial, spać i tak już do usranej śmierci. Nie no, o Shenmue to powiedziano już chyba wszystko i to był ostateczny dowód na to, że Sega to nie są tylko jakieś tam gierki z automatu. I powiem wam, że jak czytałem zapowiedzi i później recenzję Shenmue w Neoplusie, to aż mi się przykro zrobiło, że teraz już nikt o grach nie pisze z taką ekscytacją. Oni tam w ogóle nie mogli objąć umysłem, że dzieło tak przełomowe, epokowe, przeżycie, a nie gra, rozbudowane, to są cytaty z tych tekstów, że coś takiego w ogóle istnieje. No, jeszcze te sportówki, ale ich nie kupowałem, bo każdy wie, że sportówki są co roku takie same, więc równie dobrze mogę pograć w nowe. No i Stunt GP. Nie zapominajmy o Stunt GP. Sprawdzam sobie w ogóle teraz listy gier, jakie wychodziły na różne konsole przez pierwsze ze 2,5 roku ich życia i moim zdaniem większość z nich nie ma do Dreamcasta podjazdu, ale też Dreamcast stoi jakby w rozkroku między generacjami, bo tak szybko mu się oczka zamknęły, że grafika i funkcje to jest zdecydowanie szósta generacja, ale jednocześnie nie zdążył dostać GTA 3, Residenta 4, jakichś Prince of Persia, Guitar Hero, Call of Duty, Burnoutów, no ogólnie gier i samego stylu rozgrywki, który się wszystkim kojarzy z czasami PS2, GameCube'a i Xboxa. Na pewno nie wszystkie by udźwignął, bo podobno chociażby z GTA 3 byłby problem, bo Dreamcast miał za mało RAMu i tak, teraz czytałem o tym godzinę, czy taka konwersja byłaby możliwa i dlaczego nie. No ale sporą część na pewno by dostał, no i możemy się tylko zastanawiać, co by było gdyby. Wstałem rano, słoneczko też wstało, piękną mamy dzisiaj pogodę, tak więc porozmawiajmy o śmierci. Ploty o tym, że Sega zamierza się wycofać z rynku konsol i porzucić Dreamcasta, krążyły dosyć długo. Zresztą, no proszę was, gadamy tutaj o firmie Sega. W ich przypadku to, że oni porzucają swoją konsolę, to jest jakby domyślny stan. Dziwne plotki to byłyby bardziej o tym, że nie zostawią Dreamcasta. W każdym razie pojawiły się pogłoski, że Sega wykupi EA albo nawet Nintendo, że Sega już teraz przygotowuje gry na PlayStation 2 i Game Boya Advance, a ja nekrolog zobaczyłem w marcowym numerze Neo Plusa z 2001 roku. Pierwsza strona.
po półnagiej lasce, ale pierwsza strona. Tłumaczenie takie, jak podawałem ja, geniusz ekonomii, czyli że za mało zarabiali, a za dużo tracili. Produkcja wstrzymana 31 marca, a zapasy magazynowe będą sprzedawane po $99. Sega obiecuje wspierać posiadaczy Dreamcasta dobrym słowem, ale też grami przynajmniej przez 18 miesięcy. Już teraz zapowiedzieli ponad 30 i o, to jest ciekawe, bo o niektórych z nich nigdy nie słyszałem, więc postanowiłem zacząć szperać. I okazało się na przykład, że Propeller Arena to była skończona w 100% sieciówka, taki trochę twisted metal w przestworzach od twórców Shenmue i Virtua Fightera, tak więc no, robi wrażenie. No i premiera tej gry w napieprzające się i rozbijające się po metropoliach samoloty została zaplanowana na końcówkę 2001 roku. Tak, tak, dokładnie tego 2001, w którym był atak na Volt Center. Więc trochę niefortunnie, wyłącznie z tego powodu, Propeller Arena trafiło do kosza. W ogóle pamiętam, że po tych atakach, bo tak, jestem już tak stary, mnóstwo gier i filmów trzeba było zmieniać, na przykład Spidermana, żeby na pewno nikt nie miał zbereźnych skojarzeń. Na szczęście Propeller Arena wyciekło do sieci i da się w to normalnie pograć na emulatorach i podobno jest super. A w ostatnich miesiącach w ogóle ciągle się pojawiają romy do pobrania jakichś anulowanych gier na Dreamcasta. Castlevania Resurrection, Test Drive Cycles, to dosłownie kilka dni temu, jakaś gra logiczna, o której nikt nigdy wcześniej nie słyszał, no super są takie smaczki odnajdowane po latach. Dalej piszą, że Sega zawsze była innowatorem rynku konsol i że to jest niewątpliwie koniec pewnej epoki. Swoją drogą to kiedyś każda epoka trwała po miliony lat, a teraz weźcie sobie w Google, wpiszcie koniec pewnej epoki i ustawcie na ostatnie 24 godziny, to zobaczycie, ile epok kończy się codziennie. A na kolejnej stronie mamy wywiad z Hrabąszczem. Hrabąszczem Tomaszem, czyli szefem dystrybutora Dreamcasta w Polsce, który mówi, że teraz Dreamcast będzie u nas po 700 zł, a gry po 100 zł, co biorąc pod uwagę, że PlayStation 1 chodzi po 650, stanowi super ofertę i że wyjdzie jeszcze mnóstwo dobrych tytułów. Trudno się nie zgodzić, ale o tym więcej jutro. A wyżej, jak gdyby nigdy nic, mamy zapowiedź Virtua Fighter 4, czyli flagowej bijatyki Segi na PlayStation 2. Bo niektóre swoje gry, takie jak te sportówki od 2K, Sega wydawała wszędzie, gdzie tylko mogła, ale większość jej serii poszło na rozbiory. I właśnie jeżeli przyjrzymy się temu, co Sega wypuszczała na PS2, na GameCube i Xboxa, to widać zabory. Xbox, nazywany często takim duchowym spadkobiercą Dreamcasta, dostał Panzer Dragoon, drugą część Jet Set Radio, House of the Dead, sequele Crazy Taxi, Shenmue i Sega GT. Oni swoich gier jeszcze za bardzo nie mieli, ale kasę już tak, tak więc rzucili się. Nintendo zaklepało Sonic Adventure, Skies of Arcadia, Phantasy Star Online, co w sumie było dosyć śmieszne, bo GameCube to była najmniej online'owa konsola tej generacji i jeszcze Sega zrobiła dla nich nową część F-Zero. A Sony zgarnęło Echo the Delphin, Space Channel, F355, Virtua Tennis, Virtua Fighter, Sega Rally i Sega Ages, czyli sprzedawane tylko w Japonii za jakieś grosze, ulepszone wersje starych hitów z automatów, Saturna, Mega Drive'a i tak dalej. Jak się tak wymienia, to widać, jak dużo mocnych marek miała Sega, że trzech obdzielili i wszyscy byli zadowoleni i nasyceni, tak więc no, tym bardziej szkoda, że Dreamcast musiał się poddać. Ale Sega rzeczywiście nie zostawiła tej garstki swoich fanów, którzy zostali z Dreamcastem, bo nawet kiedy robiła już gry na inne konsole, to Dreamcast dostał jeszcze Sonic Adventure 2, Crazy Taxi 2, Space Channel Part 2, sporo tych sequeli, Shenmue 2, sportówki dostawał, a ostatnia oficjalna gra Segi na Dreamcasta to było Puyo Pop Fever, które wyszło tylko w Japonii i tak, to była popierdółka, ale ukazała się w 2004 roku. I oczywiście teraz każda z tych gier kosztuje po 1 000 000 000 zł, no bo wtedy nie były takie popularne, więc no teraz gratka dla kolekcjonerów. I widzicie, w kryptowaluty to potrafią inwestować nawet chomiki, ale tylko prawdziwy, ekonomiczny geniusz inwestuje w gry, kiedy akurat wszystkie bardzo drożają i to jest w sumie jedno wielkie oszustwo. Ale w każdym razie kupiłem sobie Shenmue 2, a nie 1, po części dlatego, że jestem wielkim romantykiem i mnie wzrusza, że druga część tej wspaniałej sagi doczekała się premiery jeszcze na Dreamcastie, no ale też z tego powodu, że po prostu jest rzadsza, tak mi się wydaje i jaram się, że mam coś potencjalnie cennego. O Jezu, przyznam się Wam, że nigdy nie grałem w Shenmue, ale czytałem i oglądałem o tych grach tyle, że w tym samym czasie mógłbym, myślę, spokojnie przejść je 15 razy, tak więc genialne posunięcie z mojej strony. Na szczęście na płycie jest filmik dla debili takich jak ja, który streszcza wydarzenia z pierwszej części. O, swoją drogą, to właśnie gra jest na 4 płytach. Póki co nie będę w to tak grał, tylko no tak sobie chciałem zobaczyć. I powiem Wam, że reżyseria i praca kamery w tych otwierających grę scenkach przerywnikowych jest przecudowna i broni się do dzisiaj. Tak samo muzyka jest świetna, no po prostu dowód na wielkość Segi, dowód na wielkość Dreamcasta i właśnie dlatego zdecydowałem, że bardzo chętnie kupię sobie remastery Shenmue w wersji na Xboxa, bo na pewno jest ładniejsze i troszkę się wygodniej gra. A bo właśnie a propos, to pad Dreamcasta to jest jedyny element tej konsoli, który można otwarcie krytykować, bo ma tylko jedną gałkę analogową,
i generalnie jest taki dosyć średnio wygodny. Dwójka może już nie aż tak bardzo, ale wyobrażam sobie, że jedynka w tym 99 roku to naprawdę musiała być dla ludzi czymś niesamowitym. No ale są stabilne 4 klatki na sekundę i sterowanie to jakiś koszmar, więc wrócę sobie na Xboxie. Oglizdogon. Słuchajcie, Wikingowie, którzy sponsorują wszystkie te moje fanaberie, mają dla was w tym miesiącu 200 GB gratis do każdej oferty z ich, do każdej ich oferty na kartę. Kod brzmi na ratunek, ponieważ ostatnio zepsuł mi się internet i nie powiem w jakiej mam firmie, ale rozwijam ten skrót jako ups, przepraszamy cię, bo bardzo nagminnie się to zdarza. I dzięki temu, że gigabajty u Wikingów się kumulują, to mogłem sobie na luzie korzystać z ich internetu przez kilka dni i nie zginąłem. Więcej informacji jest w opisie i w przypiętym komentarzu. Obczajcie sobie ich ofertę i chociaż poczytajcie sobie o nich, dlaczego oni są takim fajnym operatorem, a są, bo są tacy ludzcy, przyjacielscy, a właśnie więcej już chyba nie będę spoilował, ale no ja mam na przykład całą książkę na ten temat, żebym później wiedział, o czym mam mówić. I zaglądajcie też na Instagram Wikingowy, bo tam są filmiki moje, których nie publikuję nigdzie indziej. Odważne takie. A i a propos filmików, to wczoraj jak stąd wracałem samochodem, to oglądałem, to może troszkę niefortunnie zabrzmiało. Słuchałem takiego półgodzinnego programu telewizyjnego zrealizowanego z okazji premiery Dreamcasta w USA. I co ciekawe, tam sobie wszyscy doskonale zdawali sprawę z tego, że to jest dla Segi absolutnie ostatnia szansa i że jeżeli coś spieprzą, to znikną i zaginą na zawsze. Ale byli też święcie przekonani, że tym razem Sega wszystko odwaliła perfekcyjnie. No i to by się zgadzało, bo mówiłem wam, że start mieli świetny. Ale dobra, bo my tutaj jakieś Ameryki, a pewnie was interesuje, co się działo na tej ziemi, pod tym niebem, gdzie nasze życie toczy się. Co z tą Polską? Ja w ogóle tak trochę pamiętam premierę Dreamcasta, to znaczy pamiętam, że jak projektowałem własne okładki gier flamastrami w zeszycie, to bardzo często rysowałem jego logo, które było takim kółkiem o losowej zakłukowywalności, no nie wiem jak to nazwać, było, no nie było takie jak prawdziwe, no losowo zakręcone było. I pamiętam, że jak go pierwszy raz zobaczyłem w Neoplusie, to zapytałem się mojego kuzyna, co to jest i czy jest lepsze od PlayStation. I on odparł, że owszem, jest, a ja byłem oburzony, bo byłem święcie przekonany, że nic, i to obojętnie z jaką grafiką, nie może być lepsze od PlayStation i że jeżeli coś nie jest od Sony, to musi być totalnym gównem. I wiem, że niektórzy tak myślą do dziś, ale mnie akurat przeszło jakoś w 2001 roku, bo miałem wtedy pierwszą komunię, się musiałem wyspowiadać, no nie chciałem już grzeszyć i tak jakoś zacząłem Dreamcasta szanować. Ale wiecie, no dla mnie ten Dreamcast się wziął znikąd, dla mnie Saturn właściwie nie istniał, no to za co ja właściwie miałem lubić tę Segę? Ale na szczęście Sega nieświadomie zatroszczyła się również o polskich klientów. Otóż Dreamcast używał swojego własnego formatu płyt zamiast DVD i nazwali go GD-ROM i one tam miały około gigabajta pojemności na gry, chociaż w rzeczywistości troszkę więcej, tutaj zresztą widać, że są jakby dwie warstwy i Sega już to samo w sobie uważała za wystarczające zabezpieczenie, no bo nigdzie jakby nie mogliście kupić ani nagrywarki płyt GD-ROM, ani czystej płyty GD-ROM. Ale dosyć szybko piracka myśl techniczna nauczyła się kopiować zawartość tych płyt na kompa, wycinać z gier filmiki albo część muzyki, tak żeby zajmowały maksymalnie 700 mega, wypalać je na CD i wkładać do Dreamcasta, bo Dreamcast płyty CD akurat odpalał bez problemu, bez żadnej przeróbki. Tak więc, tak jak Polska ma być drugą, no nie wiem na czym stanęło, Ugandą teraz, tak Dreamcast mógł być w Polsce nowym PlayStation, bo miłość do Sony, miłością do Sony, ale zarabiać trzeba. Znaczy kraść. W 2000 roku PlayStation 2 kosztowało u nas 2700 cebulionów i to jest teraz dużo, a wtedy to, żeby tyle uzbierać, to musielibyście zrobić z 15 rozbojów, a Dreamcast? Dreamcast chodził po około 1100 zł, no i wiadomo, że gry były właśnie prawie za darmo. Czy się udało z tym nowym PlayStation? No, znalazłem taką informację z marca 2001, że wtedy podobno w Polsce mieliśmy około 15 tysięcy Dreamcastów i 1000 PS2. No, trzeba przyznać, że brzmi imponująco jak ewidencja sprzętu wojskowego Tadżykistanu. PSX Extreme z recenzjami gier na PS2 sprzedawało się pewnie 50 tysięcy razy lepiej niż to PS2. To było jak pismo o ekskluzywnych autach. Zapytałem też na moim Twitterze, czy są tam jacyś ludzie, którzy mieli Dreamcasta, kiedy on jeszcze faktycznie żył. I są, istnieją tacy ludzie, tylko co ciekawe, to prawie każdy, kto mi odpisał, to albo wtedy był w branży gier, albo teraz jest w branży gier, tak więc to ewidentnie był sprzęt dla takich najbardziej wtajemniczonych entuzjastów. Kobal z FakeForge, czyli tej strony ze śmiesznymi obrazkami, której kradną inne strony ze śmiesznymi obrazkami, kupił dla Soul Calibura Crazy Taxi i F355, Rysław z kanału Grysław dla Soul Calibura Resident Evil i Shenmue,
a Jerzy The Gamer z Jerzy The Gamer zajarał się Shenmue 2 i symulatorem jazdy pociągiem i kupił, chociaż miał już PS2. Było ich jeszcze trochę i serdecznie dziękuję za wszystkie odpowiedzi, ale co ciekawe, wszyscy ci ludzie, właściwie wszyscy panowie, jak jeden mąż twierdzą, że w ich kręgu znajomych i tak byli jedyną osobą z Dreamcastem, albo że ewentualnie kupiła jeszcze po nich jedna osoba, żeby się mogli wymieniać grami. Tak więc moja diagnoza jest następująca. Gdyby Dreamcast nie umarł tak szybko, to Sega raczej by nie pokonała w Polsce Playa, ale pewnie byłaby teraz popularniejsza niż Nintendo. Chociaż mało brakowało, żebyście te 20 lat temu mogli zrobić sobie jedną konsolę, by wszystkie połączyć, czyli taką Sega Dreamcast Station, bo Dreamcast, tak jak mówiłem, czytał te płyty CD i przy okazji był bardzo mocny, tak więc powstał na niego, uwaga, emulator PS1. Nazywał się Blimcast i było o nim dosyć głośno i na początku twórcy hucznie zapowiadali, że odpali każdą grę, ale jakoś tak później to tonowali i tonowali i ostatecznie wyszło tak, że jedna płyta, one tam kosztowały grosze, była kompatybilna z jedną grą, czyli najpierw wkładaliście płytkę Blimcasta, a później podmienialiście na grę na PSX-a. Ukazały się tylko trzy, Tekken, Gran Turismo i Metal Gear Solid, ale co ciekawe, wszystkie miały tam wypłacone tekstury i generalnie wyglądały i działały lepiej niż na oryginalnym PlayStation, a nawet lepiej niż gry z PlayStation na PlayStation 2. Sony w ogóle oczywiście pozwało twórców Blimcasta, bo dlaczego nie? I przegrało w sądzie, ale niestety twórcy musieli wydać tyle hajsu na prawników i tak dalej, że i tak zbankrutowali, tak więc dziękuję Sony. Ale sami od kogoś innego emulator do PlayStation Classic to wzięli. Zrobiłem też sobie bardzo duży przegląd prasy z tamtych lat i to jest zawsze dla mnie przeogromna atrakcja, bo napotykam się na takie perełki dziennikarstwa, jak na przykład wywiad na 4 strony z dziewczynami, które grają. Tak, koniec, tak po prostu. W sensie, że jakby samo to, że dziewczyna gra, to była już wystarczająca atrakcja. Mało tego, jestem pewny, że wtedy czytelnicy zazdrościli redaktorom, że trafili na takie niewiasty. W każdym razie skupiłem się na Neo Plusie, bo tak, był też PSX Extreme, no ale nie oszukujmy się, w magazynie Trzoda Chlewna nie przeczytacie, że na rynku świń jest wciąż beznadziejna sytuacja, tylko raczej będą tam pisali, że kurczaki niedobre i że trzeba bojkotować KFC. Swoją drogą to pewnie oni wydali tych ludzi, którzy ostatnio wpadli na przemycie KFC i teraz grozi im kara śmierci. No, PSX wprowadził recenzję gier na Dreamcasta, ale to było dopiero wtedy, kiedy ogłosili już zakończenie produkcji i mieli tam nawet taki cykl na kilka numerów Dreamcast kontra PlayStation 2 i to się super czyta i pamiętam to w ogóle z czasów, kiedy byłem jeszcze dzieckiem, no ale no to nie było obiektywne za bardzo. Teoretyczne możliwości. 10 kontra 4. Serio? PS2 miało DVD, ale Dreamcast miał modem i 4 złącza na pady, tak więc no, to się takie trochę nie fair wydaje. Faktyczna, aktualna jakość gier i proszę bardzo, znowu górą jest PlayStation 2. No kto by pomyślał, w tym samym numerze zrobili ranking top 50 gier na Dreamcasta, a jakby chcieli zrobić ranking gier na PS2, to na podium byłyby Tekken, Tak i Tournament, bo wtedy nic innego nie było. No ale PS2 lepsze. Ale w Neo Plusie się od początku bardzo jarali Dreamcastem, od początku testowali, recenzowali gry, raz dali nawet Sonika na okładkę, jarali się tą nową generacją i wyczytałem tam nawet, że Dreamcast ma zbyt dużo mocy, żeby człowiek mógł ją ujarzmić. I wiele innych, patrząc tak z przyszłości, zabawnych ciekawostek, bo na przykład zrobili całą długą zapowiedź Soul Calibur w wersji na PSX-a, która nawet nigdy nie miała istnieć. Albo, czego nie wiedziałem, była zapowiedziana przystawka DVD do Dreamcasta, ale najwyraźniej wyszła tak samo znakomicie jak HD DVD do Xboxa 360. No, oni w każdym razie podchodzili bez uprzedzeń i myślę, że całkiem sporo z tych 15 tysięcy Dreamcastów w Polsce mogło się rozejść dzięki nim, zresztą tak mi też napisało parę osób na tym Twitterze. A w rzeczywistości to myślę, że Dreamcastów było jeszcze więcej, tylko że no wiecie, wtedy to po konsole się często chodziło nie do sklepu, tylko na giełdę. Ale słuchajcie, bójcie Boga, przecież to mogło być bardzo niebezpieczne tak iść samotnie z Dreamcastem pod pachą, bo pamiętam, tylko właśnie nie mogę teraz znaleźć, że w którymś czasopiśmie był list od czytelnika i opowiadał, że grał na automacie w Soul Calibur i że jak wyszedł z salonu, to napadły go jakieś koksy, spuściły mu w pierdol i powiedziały, że ma przestać grać w to gówno i kupić PlayStation. Widzicie, teraz się jaracie, jak napiszecie jakiś głupi komentarz pod filmikiem na YouTubie, że Xbox do dupy albo że PlayStation to Stray Station, a kiedyś to były dopiero prawdziwe wojny konsolowe. Pamiętam też wojnę Dead or Alive 2 z Tekken Tag Tournament i wprawdzie Dead or Alive wyszło też później na PlayStation 2, no ale jakoś na początku wszyscy kojarzyli tę grę tylko z Dreamcastem. No i ludzi niektórych oburzało to, że no, była tak dobra i atrakcyjna, że tak powiem. Bo ludzie w Polsce kochali Tekkena, tak więc jak Neo Plus zrobiło porównanie i w większości redaktorzy opowiedzieli się za Dead or Alive, że jest ładniejsze i w ogóle fajniejsze,
to później dostali 150 listów, że to było jakieś bluźnierstwo i w ogóle oszustwo. Ale wiecie, co jest niesamowite? Że po pierwsze, ta gra nadal jest moim zdaniem bardzo atrakcyjna i to wcale nie chodzi o te bohaterki, a po drugie, pamiętam konkretne plansze i konkretne zrzuty ekranu, mimo że nigdy wcześniej w to nie grałem, tylko po prostu oglądałem jako dziecko zrzuty ekranu w PSX-ie i w Neoplusie po 348 razy. I ostatnia gra w tym retro tygodniu, uwielbiany w internecie Kangurek K.O. To była jedna z pierwszych polskich gier konsolowych, która nie doczekała się polskiej wersji językowej. Generalnie powiem wam w ramach takiej smutnej ciekawostki, że ze wszystkich gier na Dreamcasta, które miały jakąś porządną liczbę recenzji, to była jedna z najgorszych. Ja akurat powiem wam, że grałem w to raz w życiu i to u znajomych, tak więc podchodzę do tej gry jakoś bez takiej większej nostalgii. Nie wiem, jakim cudem mnie ta gra ominęła. Ale rozumiem, jeżeli ktoś ją ma, bo ja na przykład ciepłe miejsce w serduszku ogromne mam dla Sand GP, które swoją drogą też wyszło w wersji na Dreamcasta i też zostało brutalnie zbesztane przez krytyków. No a Kangurek K.O. to wiecie, no dla mnie to jest taka, no taka ogra, no co się będę, może nie będę się wypowiadał, bo przypuszczam, że za niektóre rzeczy wciąż można dostać w pierdol. Jest całkiem sporo martwych konsol, które mają jakąś tam żywą społeczność, ale myślę, że żadna z nich nie jest tak duża i tak aktywna jak ta Dreamcastowa. I myślę, że to po części dlatego, że Dreamcast to była ostatnia konsola Segi i jakby to jest siedziba dla wszystkich fanów Segi, którzy jeszcze pozostają przy życiu. Znalazłem stronę, a jest ich całkiem sporo, podobnie zresztą jak grup na Facebooku, kanałów YouTube, podcastów, for dyskusyjnych, serwerów Discord do ustawiania się na grę po sieci na 20-letniej konsoli, ale znalazłem stronę z listą zapowiedzi nowych gier na Dreamcasta w 2021 roku i w sumie to wygląda lepiej niż to, co dostaliśmy na PS5 i Xboxach do tej pory. Patrzcie w ogóle, ile tego jest. Dzięki temu, że Dreamcast był taki prosty w programowaniu i jeszcze odpalał zwykłe CD-ki, to gierek wciąż wychodzi mnóstwo i ukazują się nawet pudełkowo. I jeszcze niektóre z nich to nawet nie są jakieś pikselkowate popierdółki, tylko produkcje w pełnym 3D. Jest takie wydawnictwo Pixel Hard i właśnie oni wydają takie rzeczy i się zastanawiałem, czy nie kupić u nich choćby Arcade Racing Legends, czyli zupełnie nowych wyścigów w bardzo estetycznym pudełku ze średnio estetyczną grafiką, no ale myślę, że i tak zrobienie czegoś takiego tyle lat po premierze konsoli w kilka osób albo i samotnie jest godne podziwu. Może wezmę, szczególnie, że widzę, że na tej stronie sprzedają też nowe i niezepsute pudełka do gier na Dreamcasta, a do tej pory myślałem, że one są jak potwór z Loch Ness, to znaczy istnieją, ale niewielu je widziało. No, ale pudełkowe gry tak z praktycznego punktu widzenia to w ogóle nie są potrzebne, bo możecie na przykład sobie zmodować Dreamcasta tak, żeby czytał karty pamięci, albo nawet po prostu sprawdzić emulatory, które podobno nawet na telefonach są naprawdę niezłe. I jedyne, co trzeba zrobić, żeby to sprawdzić, to pozbyć się duszy. Nie, ale ja po prostu lubię ten klimat oryginałów i tę świadomość, że wiecie, 20 lat temu była sobie jakaś gra, która była hiper zaawansowana technologicznie i ktoś ją kupił, przyniósł do domu, grał, jarał się, a teraz jest moja i ja wiele lat później mogę do tego wrócić. Albo w drugą stronę, że właśnie nikt jej nie kupił i nikt jej nie wziął do domu, bo teraz widzę, że ten sklep Pixel Hard ma też kilka tytułów w folii na sprzedaż i ja mogę je odfoliować po raz pierwszy od tych dwóch dekad, bo sam jestem foliarzem. Ogólnie większość tych najlepszych gier na Dreamcasta kupicie po jakieś 150, 200, 250 zł, ale no nie będę wam mydlił oczu. Są też takie, które kosztują po tysiaka i oczywiście to są właśnie te, które chciałbym mieć najbardziej. I na koniec naszej wspólnej zabawy proponuję wspólną zabawę. Otóż zastanówmy się, jak by mogła wyglądać konsola Sega, gdyby w 2020 roku wydali coś, co miałoby być konkurentem dla PlayStation 5 i nowych Xboxów. Oczywiście zakładając, że Sega nigdy tych konsol by nie przestała robić. I znając Sega, to oni pewnie w sumie wydaliby 17 różnych konsol naraz, ale załóżmy, że byłaby jedna. Wiadomo, że tak naprawdę to cholera wie, no ale bawimy się. I ja na przykład myślę, że Sega na pewno by miała super rozwiniętą infrastrukturę sieciową i myślę, że to ona by mogła być tą pierwszą firmą, która próbowałaby zrobić coś w rodzaju Game Passa. Myślę, że wiedzieliby, że po Dreamcastie muszą troszkę przystopować, ale że i tak zobaczylibyśmy od nich mnóstwo takich sprzętowych innowacji. To nawet nie chodzi o jakąś super grafikę, tylko po prostu wydaje mi się, że gogle VR najczęściej podłączalibyśmy do Segi, albo że nie wiem, że jakieś hologramowe ludziki by z ich padów wychodziły. A co do samych gier, to myślę, że już tylko te, o których gadaliśmy w tym tygodniu, to i tak jest bardzo dużo, ale przecież teraz Sega ma jeszcze Yakuza, Personę, Bayonetta to jest ich IP, myślę, że jeszcze na pewno jakieś inne, nowe gry by powstały i wiem, że to jest bez sensu, ale no warto pomarzyć, a kto wie, być może w alternatywnym wszechświecie istnieje taka konsola. Ale być może istnieją w nim też 3-metrowe pająki atakujące ludzi, tak więc musimy się poważnie zastanowić, czy warto. No i co? No i koniec. No,
Kocham Dreamcasta, znowu przez cały miesiąc żyłem przygotowaniami do jednego filmu i w ogóle żyłem jakąś starą konsolą i dostaję już od tego świra. Pamiętajcie o gigabajtach od Wikingów, a przynajmniej sprawdźcie sobie ich ofertę. Za miesiąc wreszcie będziemy mieli coś dla fanów Microsoftu. Będę używał przez tydzień Office 95. A tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.